gdzie Bóg patrzy, poszukują wiedzy o Nim wciąż. Chcą zaakceptować słowa Boże, On za to błogosławił będzie ich. Najbardziej są błogosławieni. Bóg przeklina tych, co Go nie chcą, takich opuszcza i karci ich. Gdy Ty kochasz dzieło Boże i Jego oświecenie, tak jak Jego obecność, jak i Jego ochronę. Gdy kochasz słowa Boże jako swoją rzeczywistość oraz życia źródło, Bogu podobasz wtedy się. Jeśli kochasz całe boskie dzieło w sobie, pobłogosławi Cię i pomnoży to, co masz. Bóg działa w wyznawcach Jego słów, działa w tych, co kochają Je. Więcej cenisz je, tym większe dzieło Jego jest. Im bardziej cenisz słowo Boga, tym większa na doskonałość szansa. Bóg miłujących Go doskonali, spokój serca w Jego obliczu. Kochasz dzieło Boże i Jego oświecenie, tak jak Jego obecność, jak i Jego ochronę. Gdy kochasz słowa Boże jako swoją rzeczywistość oraz życia źródło, Bogu podobasz wtedy się. Jeśli kochasz całe boskie dzieło w sobie, pobłogosławi Cię i pomnoży to, co masz. Wcielaj słowa Boże w swe życie, naśladuj Jego serce, zadowalaj Go. Nie tylko do radości z Jego łaski dąż, doskonal się przez dzieło Boże i realizuj Jego wolę. Nic nie jest od tego ważniejsze. Gdy Ty kochasz dzieło Boże i Jego oświecenie, tak jak Jego obecność, jak i Jego ochronę. Gdy kochasz słowa Boże jako swoją rzeczywistość oraz życia źródło, Bogu podobasz wtedy się. Jeśli kochasz całe boskie dzieło w sobie, pobłogosławi Cię.